Wrzesień to już tradycyjnie nasza sztandarowa tak naprawdę akcja Bezpieczna Droga do Szkoły. My nie ukrywamy, że to bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zwłaszcza bezpieczeństwo dzieci, zwłaszcza tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego, jest dla nas priorytetem. No a wrzesień to ten szczególny czas, dlatego że bardzo wielu młodych ludzi, uczniów, tak naprawdę debiutuje jako samodzielni uczestnicy ruchu drogowego. Czy to dzieci samodzielnie chodzą do szkoły, czy właśnie coraz częściej korzystają z tych popularnych hulajnóg, rowerów, dojeżdżają za pomocą różnego rodzaju właśnie takich sprzętów, które nazywają się UTO, czyli urządzenia transportu osobistego. Tutaj również obowiązują przepisy, o których mówimy dzieciom tak naprawdę od najmłodszych lat, dlatego że czy to policjanci ruchu drogowego, czy to dzielnicowi już do przedszkoli docierają, ale także właśnie do szkół podstawowych i wspólnie z nauczycielami przypominamy o tych zasadach bezpieczeństwa. To, co dla nas bardzo ważne, to to, że nie tylko my jako policjanci angażujemy się w tą profilaktykę, ale także przedstawiciele różnych instytucji, dlatego z nami oprócz podkomisarza Tomasza Kukułki, eksperta z Wydziału Ruchu Drogowego, jest również pan Dominik Grabowski z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego, dlatego że te akcje profilaktyczne związane z bezpieczeństwem dzieci to są nasze wspólne inicjatywy i wspólnie staramy się, aby to bezpieczeństwo dzieci było jak najważniejsze. Bezpieczna droga do szkoły dla nas tak naprawdę zaczęła się już w sierpniu, dlatego że już wówczas policjanci ruchu drogowego sprawdzali infrastrukturę przy szkołach właśnie. No i tutaj jak zwykle mnóstwo różnego rodzaju pism skierowaliśmy do administratorów po to, aby ulepszyć tą infrastrukturę, sprawić, że będzie ona bardziej widoczna, bardziej czytelna. Przed nami akcja, która rozpoczęła się kilka dni temu, to dla policjantów ruchu drogowego, których reprezentuje to czas szczególnej pracy, wytężonej służby przez cały miesiąc wrzesień, przede wszystkim w tych pierwszych tygodniach, gdzie to właśnie duża część młodych uczestników, tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego powróciła po wakacyjnej przerwie. Dla wielu z nich to nowy, często nieznany element życia codziennego, dlatego w tych naszych działaniach skupimy się przede wszystkim na kontrolach, na zachowaniach w zakresie kierowców, przede wszystkim przy placówkach oświatowych, czy poruszają się bezpiecznie, czy stosują się do ograniczeń prędkości. Zwrócimy uwagę, czy respektują pierwszeństwa pieszych na przejściach dla pieszych, czy bezpiecznie przewożą swoje pociechy i też czy stosują się do sygnalizacji świetlnej. Tutaj też apel też do rodziców, aby kategorycznie zawsze zgodnie z przepisami przewozili swoje pociechy właśnie w fotelikach ochronnych, czy też w specjalnych siedziskach oraz korzystali z pasów bezpieczeństwa i to oczywiście będzie też przedmiotem kontroli naszej całomiesięcznej akcji. Co więcej, zwrócimy też uwagę na transport zbiorowy, którym dzieci dowożone są przede wszystkim ze środowisk wiejskich. To spora grupa, sporo taboru, że tak powiem, publicznego. To busy, autobusy, które też zwrócimy uwagę na to, żeby były sprawne, czy też odpowiednio wyposażone. Jak już wspomniał podkomisarz Świątczak, podczas jeszcze trwania wakacji, jeszcze przed nastaniem roku szkolnego, dokonaliśmy bardzo dużo kontroli w zakresie prawidłowości oznakowania i też kompletności w rejonie szkół. Dokładnie było to 600 miejsc w całym województwie i w ich wyniku w 45 przypadkach wystosowaliśmy wnioski do zarządców dróg z prośbą o szybką zmianę oznakowania, czy też uzupełnienie o nowe po to, aby w rejonie placówek oświatowych było najbezpieczniej, bo o to nam wszystkim chodzi. Drodzy Państwo, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego za każdym razem włącza się w te akcje profilaktyczne. Przede wszystkim nam zależy na bezpieczeństwie tych najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Nie zapomnijmy o tym, że tak naprawdę podstawą bezpieczeństwa jest widoczność tych najmłodszych i właśnie z naszej strony przekazujemy elementy odblaskowe, które mają poprawić tą widoczność tego pieszego. Oczywiście edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, oczywiście uświadamianie najmłodszych uczestników ruchu drogowego, że w niektórych przypadkach też muszą zadbać o swoje bezpieczeństwo. Apel do rodziców, aby bezmyślnie nie przeprowadzać dzieci przez przejścia dla pieszych. Cały czas apelujemy o to, że nie ma czegoś takiego jak bezwzględne pierwszeństwo na przejściu dla pieszych. Oczywiście pierwszeństwo jest, ale dbajmy o to zarówno jako dorośli, jak i dzieci. My będziemy te elementy przekazywać, bo przecież dni będą coraz krótsze i powroty ze szkół będą czasami w godzinach już mocno popołudniowych, więc aby dziecko mogło bezpiecznie dotrzeć zarówno jak i do szkoły, tak samo, żeby bezpiecznie wróciło do domu. Więc miejmy nadzieję, że nasze działania przyniosą wymierne korzyści i na opolskich drogach nie dojdzie do żadnej tragedii.